nadchodzącym tygodniu pogoda ponownie rozgrzeje termometry do czerwoności. Jutro w regionie nawet 27 stopni w cieniu, a w kolejnych dniach zrobi się jeszcze cieplej. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Nadchodząca noc w całej Polsce będzie bardzo pogodna, z niewielkim zachmurzeniem. Nad ranem termometry wskażą wysokie wartości, bo do kraju zaczęło napływać ciepłe powietrze znad Półwyspu Iberyjskiego. Od 12 stopni w części północno-wschodniej przez 15 w centrum i do nawet 17 na zachodzie. Jutro na pogodę wpłynie jeszcze układ wysokiego ciśnienia, który stopniowo będzie przesuwał się już nad Węgry. Poranek we wszystkich regionach przyniesie dużo słońca. Po południu pogoda zacznie kaprysić jedynie w pasie południowym, jak również północno-wschodnich. W tej części kraju mieszkańcy mogą spodziewać się przelotnego deszczu i lokalnych niegroźnych burz. Najcieplej na zachodzie, tutaj termometry wskażą nawet 31 stopni w cieniu. Na pozostałym obszarze temperatury będą niższe, ale bardzo komfortowo, od 22 do 25 stopni. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. W tych najbliższych godzinach nad województwem niewiele chmur i bardzo dużo lokalnych rozpogodzeń. Noc nie przyniesie większych zmian. Ciepło. Od 13 do nawet 16 stopni we Włocławku. Poniedziałek na Kujawach przyniesie pogodną i też bardzo słoneczną aurę. W cieniu temperatura wzrośnie od 24 do nawet 27 stopni w Toruniu, jak również w Bydgoszczy. Na barometrach w południe 1014 hektopaskali nastąpią teraz niewielkie wahania ciśnienia. Dziękuję za to spotkanie i życzę Państwu udanego tygodnia. Do zobaczenia.